jest moja inspiracja na podstawie typu urody lato. Angelika ma jasny odcień blondu, połączony bardzo delikatnie z ciemnymi, tak aby to wyglądało naturalnie, nie sztucznie. Chciałam tą stylizacją pokazać Angelikę w wersji właśnie lata, korzystając z jej fantastycznej urody, jaką ma. No dla mnie każda taka stylizacja, która jest totalną zmianą, a kolor włosów i zmiana fryzury bardzo zmienia. Natychmiast kobieta wygląda zupełnie inaczej. To jest zawsze w pierwszej chwili szokujące wrażenie. Dzięki Dorocie też dowiedziałam się, że mój typ urody jest mieszanym typem pomiędzy latem a jesienią. Także kilku ciekawych rzeczy się dowiedziałam dzisiaj na temat tego, jak charakteryzować typy urody kobiecej. Jednak zdecydowanie w ciemnych włosach czuję się lepiej niż w blondach. W blondach jest ciekawie, ale w ciemnych czuję się tak bardziej ja, bardziej swojsko. To jest jedyna okazja, żeby pod okiem fachowca zmienić się w cztery różne osoby, bo to tak trzeba by określić, że od razu jak dostaje się nowe włosy, nowy make-up, nową stylizację, to człowiek od razu czuje się inaczej. Naturalne kwiaty są przepiękne i to natychmiast tak zdobi, jest tak kobiece, tak urocze, tak wiosenne, tak promienne, że właściwie trudno było to zastąpić czymkolwiek innym. I ten pomysł Doroty, żeby zamiast, nie wiem, kolorowych pasem włosów wykorzystać naturalne kwiaty, no, mnie się bardzo spodobał. I mimo ciężkości tegoż pięknego wianka, który mam na głowie, cieszę się, że jest on tam właśnie. Kwiaty są dostosowane do stylizacji sukni, w związku z tym kolorystycznie, łącznie z makijażem, wszystko jest połączone, bardzo ładnie harmonizuje. Myślę, że Angelika wygląda jak królowa wszystkich wiosen, nie tylko wiosna. Jestem zadowolona i szczęśliwa z tej sesji, że jest taki efekt.